Polscy muzycy. Audycję prowadzi Zjawa Blues. Szanowni Państwo, w imieniu armii znanych mi muzyków pozdrawiam zaprzyjaźnione radio Ty i Ja, w szczególności audycję Polscy muzycy, doceniając pozytywne wibracje, jakie podtrzymuje muzyka prezentowana w czasie jej nadawania. Pozdrawiam raz jeszcze. Rysiek Wolbach. Między kwasem złości i przewrotności, między czasem, który już mnie nie gości, porywa mnie swym ciałem, porywa mnie. Dobry wieczór, sobota, zimno, smutno, deszczowo. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza bohaterka porwie Was także. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom, przywitała się już z nami Ania Oratowska. Aniu, ciągłe pozdrowienia dla mojego ulubionego zespołu Arete. Przywitał się Olek Blues. Bardzo dobrze, że jesteś wreszcie u mnie. Cieszę się bardzo. No i przywitała się nasza bohaterka, o której jeszcze na razie nic nie powiemy. Cieszę się, że jesteś. Przywitała się również Zosia. Witajcie. Witam tych, których widzę i tych, których nie widzę. Tydzień temu instrumentalista, muzyk uliczny, człowiek niezwykle ciekawy, o niezwykłej biografii, mający wiele pasji. Mariusz Gola. Za chwileczkę, właśnie Goli powinnam powiedzieć, przepraszam. Za chwileczkę przypomnijmy sobie dwa. Mam nadzieję, że mi nie ucieknie to jedno, które chciałam Wam zaprezentować, a jeżeli ucieknie, to będzie tylko jedno nagranie. Mariusz Goli przed Wami.
Mariusz Goli, tak? Było tydzień temu, moi drodzy. Pozdrawiamy oczywiście Mariusza, a ja witam Majeczkę. Cieszę się, Majeczko, że jesteś. Witam również Koziołka. Moi drodzy, no ja właściwie nie wiem, jak mam zacząć tę audycję, bo oto przyszło mi się zmierzyć z dziewczyną, która się okazała być bardzo szczerą, bardzo otwartą. Powiedziała o sobie wiele. Ja ją za to podziwiam. Nie wiem, czy ja miałabym taką właśnie odwagę. A któż to taki? Liliana Chryczyńska. Słyszeliście na początku, jak śpiewa, to był taki miks jej piosenek. A za chwileczkę usłyszycie, co o sobie opowie. A później przekażę wam ważną chyba informację. Przed wami moja rozmowa z Lilą. Jeszcze raz cię, Lila, witam. Cieszę się, że jesteś z nami. No i już wstępnie dziękuję ci za to, co mogłam od ciebie usłyszeć. Liliana Chryczyńska.
gościem specjalnym audycji Polscy Muzycy jest piosenkarka, kompozytorka, ale również kontrowersyjna trochę osoba, Lilianna Chyczyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, chociaż jeszcze jest jasno, ale niech będzie to wieczór. No jest wieczór, jesień się zbliża. Jak się czujesz? Dobrze? Okej, wszystko? No, deszczowy jest dzień, a ogólnie bywało gorzej. A, dobrze, Lilianna, nic o tobie nie wiedziałam, ale się dowiedziałam trochę. Myślę, że słuchacze, ja nie gryzę, że słuchacze też mało o tobie wiedzą, więc zacznijmy może od początku. W jakim domu wychowywała się mała Lila? Mała Lila przyszła na świat w Szczecinie. Tam mieszkaliśmy tylko 6 lat. To było w jakiejś willi, dokładnie nie pamiętam ulicy. Później w bloku mieszkaliśmy na Unisławy, to pamiętam, ale ponieważ to był dosyć krótki okres, bo tato pracował tam w Filharmonii, czy ówczesnej operetce szczecińskiej, więc tam pamiętam, że chodziłam do przedszkola, migawki z życia, no bo to 6 lat to nie jest naprawdę dużo, chociaż migawki, no. Pamiętam, jak uciekłam z przedszkola, to pamiętam dokładnie. No widzisz, to prawie jak mój syn. Nie podobało ci się przedszkole, tak? Nie podobało mi się. Przez płot pamiętam, jak przychodziłam, uciekałam w pośpiechu, bo tam dziwne rzeczy się działy w tym przedszkolu. Aha, czyli już się ujawiła niepokorna natura naszej bohaterki. Lila, czy ty byłaś grzecznym dzieckiem? Nie, na grochu klęczałam, siedziałam przy stoliku tatków, niejadków. To co ty takiego robiłaś? W przedszkolu? No, że siedziałaś... Szczegółów nie pamiętam, co ja mogłam tam takiego... Myślę, że nie byłam... Miałam zawsze problem z bycia posłuszną. Aha. Mam taki gdzieś swój świat i zbytnia ingerencja powodowała, że to jest zaburzenie mojego terytorium. To ci zostało do dzisiaj, moja droga. Szybko się buntowałam, tak. Cierpliwość moja była... Wiecznie zbuntowana Lilianna, ale powiedziałaś, że tato był muzykiem, tak? A mogłabyś coś powiedzieć więcej? Grał na czym? Tak, tato podróżował po całym świecie. Trzeba przyznać, że życie muzyczne miał udane jako wiolonczelista. A w różnych grał w orkiestrach. Wiem, że grał u Maksymiłka Gomirskiego, w Białymstoku, w Lublinie, we Wrocławiu, w Katowicach. Zjeździł, to było też związane często z tym, że taty nie było. No i te przeprowadzki też rzutowały na całą rodzinę. Na pewno na mój, że tak powiem, rozwój młodzieńczy. No właśnie. O to chciałam zapytać. To znaczy, że no, musiałaś zostać piosenkarką. Nie było innego wyjścia. Będąc było, takim... Było inne wyjście. I tak powiem szczerze, do tej pory mi wyrzuca, że mogłam grać na skrzypcach i mieć emeryturę i spokojnie sobie żyć. No ale to zawsze muzyka, zawsze musiałaś być związana z muzyką, skoro z takiego domu pochodzisz. Posłałam do szkoły muzycznej w Białymstoku, skrzypcem kończyłam pierwszego stopnia, a niestety drugiego stopnia w Łomży już nie ukończyłam, bo też uciekłam. Jeździłam, pamiętam, bo wczesnym w czasie na różne festiwale typu Jarocin, wszystko zaliczałam, Rawy Blues. I dobrze, do tego dojdziemy, Lila. Spokojnie, moja droga. Jesteśmy jeszcze przy małej Lili. Jakiej muzyki słuchano u ciebie w domu? Wiesz, jakiej muzyki? Rodzice to często słuchali płyt muzyki klasycznej. Mhm. Ja nie pamiętam tak dokładnie, ale Vivaldiego dużo słuchali. Mm-hmm. Mozarta na pewno, Bacha. Ponieważ często rodziców nie było w domu, to były takie słuchowiska, no, w
głównie sobota, niedziela. A tato miał też swoje ulubione płytki. Słuchał Foga, słuchał Jarockiej Kawiarenki, hawajskiej muzyki jakiejś tam. Tak, Magdy Umer, pamiętam, też były długo grające. Czyli siłą rzeczy musiałaś słuchać również takiej muzyki. Czy ona jakoś wpłynęła na ciebie? No jak sobie ta płyta kręciła się tam w drugim pokoju, to siłą rzeczy te dźwięki do mnie docierały. Jeszcze wtedy nie reagowałam tak jak teraz na dzisiejszej dobie na muzykę, która mnie na przykład irytuje. Ale to były ładne, kojące dźwięki, więc gdzieś tam na pewno nie zrobiło mi krzywdy. Mm-hmm. A dlaczego nie skrzypce? Dlaczego nie chciałaś zostać skrzypaczką? Ja nie wiem, czy to jest, do tej pory sobie zadaję pytanie, czy to była wina zmian moich nauczycieli, których miałam teraz 7 wiecznie od początku, znowu nowa nauczycielka, potem nowo nauczyciel, zaczynałam u pana Jacista, starszego pana. Jak zobaczyłam karteczkę na drzwiach, że lekcja się nie odbędzie z powodu choroby, to leciałam w podskokach z radości, że lekcji nie było. Niepokorna. Nie lubiłam grać. Ja siadałam na babczanie, na to mi kazał grać na stojąco, a ja po prostu się szybko męczyłam, bo jestem takiej kruchej postury. Tak nienawidziłam ćwiczyć. Ja sobie posadziłam sobie kupę miśków, kiśków na babczanie, grałam dla nich, żeby coś się działo. Nieruchome miśki. Ale znamy Judy, to był po prostu koszmar. No a grywasz jeszcze czasami na skrzypcach? Ja skrzypce dostałam od mojego wujka z Wilna. One wisiały stuletnie skrzypce na ścianie i to się cała tak zaczęła historia z tymi skrzypcami. One były trochę na mnie za duże, bo to były całe skrzypce. Mm-hmm. Ja chyba grałam na tych dużych skrzypcach, zaczęłam grać. To też niemożliwe. Nie, miałam na początku połówki. Niechętnie grałam, to po prostu nie lubiłam skrzypiec, ja się po prostu męczyłam. Ale było jeszcze pianino, tak? Pianino to było w szkołach muzycznych dodatkowe, był też chór, była orkiestra, owszem lubiłam. Mm-hmm. Na orkiestrze to coś się działo, tak? W orkiestrze były koncerty, to była jakaś mobilizacja, było ciekawie, byli słuchacze. Ja gdzieś tam siedziałam w drugich skrzypcach, bo to jeszcze przecież były moje początki. Ale miało się jakieś tam dosyć poważne utwory, mm-hmm. Straszny dwór czy inne i to trzeba było się naprawdę, ta orkiestra była dosyć dobra. Czasami słyszałam, że szkolna orkiestra jest lepsza, jeszcze wtedy nie było Filharmonii Wiązkowskiej lepsza. Mm-hmm. Pod dyrektorem pana Szymańskiego, już nie pamiętam dokładnie. No i co, i czemu pianistką nie zostałaś, skoro skrzypa? Ale pianistką to pewnie pianino było dodatkowym instrumentem. Aha, czyli tak po macoszemu. Ja też miałam wiecznie dwóje, bo nauczycielka przychodziła, ja sobie grałam już, zaczęłam sobie podgrywać, harmonizować. W wieku 6 lat zaczęłam, sama sobie pierwszą piosenkę napisałam o kocie w wieku 6 lat. I trochę mama potem przyznawała mi rację, że nie zwrócili tak uwagi na, nie wzięli pod uwagę, że ja mam dar tego harmonizowania, że można było mi wtedy może bardziej, no nie wiem, no zaproponować studia właśnie jakieś kompozytorskie, ewentualnie no jakieś inne, jakieś... No trudno powiedzieć teraz, no skrzypce to taki instrument, to jest dla ludzi, którzy są wytrwali. No. Trzeba minimum 2-3 godziny dziennie ćwiczyć, a ja popintałam 15 minut, już mam... A ja chyba myślę, że na każdym instrumencie trzeba ćwiczyć sporo, żeby być dobrym muzykiem, dobrze grać. Skończy się i znów przypłynie sekretny dzień. A jeśli mam być szczera, żal mi nie ma ciebie teraz. Co czuję, wiesz? Daj mi dalszy ciąg, nim odpłynę stąd. Na granicę mego snu, gdyby
trawie zatrzymał mnie. Kryształowe ściany kuszą, chcą zawładnąć moją duszą, a ja nie dam się, nie dam się. Daj mi dalszy ciąg, nim odpłynę stąd, na granicę mego snu, gdy będę tu. Zdejmij ze mnie głaz, daj nam drugi czas, na górze, po chmurze, podróże gwiazd. La 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 la. Zdejmij ze mnie głaz. La 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 la. Daj nam drugi czas. Daj mi dalszy ciąg, nim odpłynę stąd, na granicę mego snu, gdy będę tu. Zdejmij ze mnie głaz, daj nam drugi czas, na górze, po chmurze, podróże gwiazd. Daj mi dalszy ciąg, nim odpłynę stąd, na granicę mego snu, gdy będę tu. Kiedy pierwszy kontakt z gitarą? Ale trzeba kochać to, co się robi. Ja miałam, czułam taką ansę do tych skrzypiec. Tato wiecznie grał na wiolonczeli w domu. I właściwie to doganiał mnie tego ćwiczenia. Zamykał mnie w pokoju, mówił, że jakiś Paganini też był zamykany w komórce i wyrósł. O Boże, strasznie. I takie argumenty śmieszne, że ja po prostu... Jak wróciłam z podwórka po 22, to tato z pasem czekał dla mnie, że ja dzisiaj nie poćwiczyłaś ani minuty, a już teraz nie można ćwiczyć. Ja, oczywiście tam to straszył mnie, ale ja miałam taki lęk, że jak nie poćwiczę, to stresa miałam po prostu. No. Stres był przewlekły z tym w związku z skrzypcami, ale pytałaś mnie o... Gitarę. Kiedy pierwszy kontakt z gitarą? A, kiedy? Ja już powiedziałam, mam dosyć tych skrzypiec. To mama powiedziała, to skądś chociaż drugiego stopnia i w jakimś innym instrumencie. No i wpadłam na pomysł, bo już zaczęłam sobie też sama, samą okiem byłam na gitarze, bo myślałam sobie, zacznę chodzić na gitarze, ale tam znów to samo, etiudy gamy. Mówię, no nie, i znów to samo, profesor wchodzi, świętej pamięci Wączek, a ja sobie gram piosenki, już wtedy grałam Billa Creeków i grałam wtedy Billa Collinsa i się wkurzał, że ja, co ja gram, w ogóle co ja gram, do gitary proszę. Albo podgrywałam sobie na gitarze też akordami. Bardzo tego nie lubię. Ciągnęło mnie do grania i śpiewania jednocześnie. Bez względu, czy to była gitara, czy to było pianino, ale uwielbiałam ze słuchu grać utwory, które mi się podobały w ówczesnym czasie i których no, byłam jakieś serducho. Nazywam to po prostu miłością do dźwięków jakiegoś tam danego zespołu. Ja zwykle nigdy nie mówiłam, bo ja nie uznaję czegoś na bazowanie się na jakimkolwiek zespole, ale no, miałam swoich faworytów. Do tej pory mam i nie zdradziłam. No to proszę o nazwiska. Jakie to inspiracje? Jakie to inspiracje? Dawaj, Lilka. To odważ. Ale człowiek jak mówi, kogo słuchał, to już jest koniec wywiadu. A ja pytaj, to ja mam miliony, kochana, spokojnie. Ty chyba jeszcze Iwonki nie znasz. Powiem ci tak. Pierwszą moją miłością to tak naprawdę był drugi. No to z gitarą grało się drugiego i tam te wszystkie jego przeboje. To były czasy, kiedy z Quattro grałam, kiedy grałam z Sensi Slay. Później się pojawiła Arba, później
dużą rolę zagrał ten Jeff Lynn z Elektryków, bo to taka symfoniczna afera była, ale muszę tutaj dodać, że tak naprawdę nauczył mnie słuchać muzyki tej rockowej pierwotnie brat. On miał, wręcz był no, takim melomanem muzycznych tych progresywnych zespołów, nie będę ich wymieniała, ich już tam było. Później się pojawił Genesis, to Genesis był trudnym zespołem dla mnie, płakałam, dlaczego też zespołu, ile oni znikał, aż już zdradziłeś, a dla mnie to było jeszcze za trudne w odbiorze, ale później pokochałam muzykę, pokochałam Gabriela, to sama grałam piosenki Collinsa i to wszystko było ze słuchu, na kartce pisałam fonetycznie po angielsku, później sobie to tłumaczyłam, bo jeszcze internetu nie było. Ale sporo tego na pamięć miałam tych utworów. Myślę, że jednak ten... Ja ciągle... pojechałam na Lesing z Bluesem. A to za chwilę, ale ja ciągle czekam na jakieś polskie nazwiska. Ty jesteś jak sztruś pędzi wiatr, ja ci powiem. Tak, szybko i wiedzieć wszystko ze sobą. No, ale ja czekam na polskie nazwiska. Śpiewałaś wszystkich. A polskie. No. Polskie. Wiesz, słuchaj, ja grałam mi Anny Jantar przy pianinie. Annę, utwory Anny. Mm-hmm. Więc to się było, to by mi się podobały sporo jej utworów. Ale generalnie to były takie utwory spokojne. Takie, raczej właściwie bardziej smutne niż wesołe. Czyli ballady, tak? Ballady. Tak, tutaj. Ballady. Krajeckiego słuchałam. Czerwony gitar. I żadnych rockowych kapel wtedy polskich nie było w twoim repertuarze. No, ale był ten TSA. No proszę. Zespół Ogrodu Wyobraźni słuchałam. Zespół Mech był. Był. Słuchałam. Zakochana specjalnie w Lombardzie nigdy nie byłam, ani tam w Lady Punkach, czy powiedzmy, było tych zespołów sporo, tak? Już trochę później. Ale ja lubiłam muzykę, tak, ja po prostu preferowałam ballady muzyczne. Po prostu koiły moją duszę. Dobrze, i nadszedł rok 1985 i cóż wtedy się wydarzyło? Gdzie to pojechała? Ja miałam problem ze zrobieniem matury, ja ją robiłam 8 lat. O Boże! Ja miałam menadżera, który mi powiedział, słuchaj, albo zrobisz maturę, albo nic z tego nie będzie. To oblewałaś, czy nie podchodziłaś? Nie podchodziłam, bo ja jeździłam na koncerty, szalałam z autostopem po całej Polsce. I dlatego te skrzypce tak zajedowałam, no i teraz mam co mam. No ale... studiowałam, to jeszcze nie studiowałam, właśnie kończyłam maturę w Olsztynie i mieszkałam na stacji i z koleżanką. Oczywiście gitara zawsze była przy mnie, ale zanim zaczęłam pierwszą piosenkę na gitarze napisałam, to po prostu pojechałam między innymi na jesień z busem i tam zobaczyłam Rysia Riegla i ja po prostu się chyba w nim zakochałam. No nie tylko, nie tylko ty, moja droga. Nie i tylko gościa, gość postawny, przystojny, pióra do pasa, z jeans, w mówię, mówię, no szok, nie, ja muszę go poznać. A i myślałam, jak ja go poznam, myślałam sobie. No przecież nie poznam, nie pójdę po autograf i nie wrócę do domu z autografem, to mi nic nie dawało. No myśmy mieli lepiej tu na Śląsku, bo można go było spotkać w różnych miejscach. Nie, ja na Śląsku, jak ja z Podlasia, to byłam wtedy na Podlasiu. Wiedziałam, że jedynym... po prostu muszę stanąć na scenie, na tej samej scenie, co on. I jedynym wyjściem było wzięcie udziału w jesieni z Bluesem w konkursie. Wtedy były konkursy. Bo teraz też choć odbywają, już nie wiem, no i to i grałaś, ty tam występowałaś z jakimś zespołem, tak? Browar. Tak, ja poprosiłam tutaj zespół Browar Łomża, wtedy urzędował. To był taki pierwszy, jedyny zespół, który cokolwiek robił przy Domu Kultury i poprosiłam, żeby mi tę piosenkę z trzech akordów podegrali. Zaczynając się od F-dur, gdzie wchodziła a cappella w sumie. No i oni mi zagrali dwie piosenki. I zostałam wyróżniona tam przez pana Chojnackiego z własnych rąk mi jakąś nagrodę dał. Bo stwierdził, że ja jako jedyna usiłowałam coś... zaśpiewać. Przekazać coś osobistego, bo się tak to ujął.
No dobra, to co, zaśpiewasz coś a cappella? Zaśpiewasz któryś fragment, no a co? No a tylko święta bez gitary? No a sama mówiłaś, że a cappella coś tam zaczęłaś. A, no bo ja wchodziłam zawsze, Mirek mi zawsze grał akord amol, żebym ja trafiła w dźwięk. Zastanów się jeszcze, wiesz, nad tym gestem, żebym trafiła, ale jak tak po prostu teraz nie sprawdzę, czy ja weszłam dobrze. No, bo już chrypkę mam, ja mam ostatnie problemy też, wiesz, już z gardłem, z krtanią, zryty głos, ale... To właśnie ta piosenka była napisana na stacji, bo gość nas chciał wyrzucić ze stacji. Mm-hmm. I znów od pierwszego zaczyna się, tak śpiewałam. Zastanów się jeszcze nad tym gestem, nim znów mnie wyrzucisz. Zamkniesz drzwi, to teraz markuję oczywiście, ale... Potem tekst był trochę zmieniony już w Opolu. Tak? A te teksty były pisane przez ciebie, tak? Tak, ale tam troszeczkę został zmieniony, nim klamkę mną wytrzesz, Kondratowicz. Świętej pamięci, pan mi zmienił trochę, bo tytuł został zmieniony, bo był zastanął się jeszcze tytuł, a zrobiono z tego puste miejsce, no ale no, człowiek się na wszystko godził, jak był, na wszystko się nie godził, no ale co miał tam podskakiwać, zmienione, to zmienione. Mhm. I to był rok 86 Opole, tak? Tak, Opole było 86, a jesień z Busem to było 85 jesienią. No i właśnie, co się działo przez ten rok, od jesieni do Opola? No to, aha, bo to nie cały rok, bo Apollo chyba było w czerwcu, a jesień była w listopadzie. My byliśmy chyba w Złotej Dziesiątce w kwietniu, mm-hmm, w Wrocławiu, ale niedokładnie nie pamiętam, jak tam wylądowaliśmy. Nie pamiętam. O Boże, kochany, no... No dobra, już się nie czepiam, dobra. Czekaj, bo to było chyba tak, że my zostaliśmy wyróżnieni na jesień z Bluesem i jednocześnie zostaliśmy do tej Złotej Dziesiątki jakoś... Taka nagroda była chyba, żeby wylądowaliśmy ze Złotej Dziesiątki. Aha, i potem ta dziesiąta... Ale ja się tak głośno cieszyłam, biwa muzyka, krzyczałam w tej knajpeczce z pami, że nie pamiętam... O co tu chodzi dokładnie? Chodzi. Nie pamiętam. Dla mnie było, że coś się dalej, dla mnie było ważne, że coś się dalej będzie działo. A, jedziemy do Złotej Dziesiątki. To znaczy, że okej. Okay. No to znaczy, że już nie koniec. Nie skończyło się tylko na konkursie, że dalej. No dla mnie to było ważne, że będzie dalej coś się działo. Ta perspektywa i wizja, że będziemy dalej grali, bo oni mi... To mogło się równie dobrze skończyć tak, że oni podegrali, dziękuję pani, dalej, bo oni grali głównie kawery. Mm-hmm. Ten zespół. No dobrze. Ale ponieważ... Ponieważ no, wiesz, ponieważ wystąpiła Złota Dziesiątka i potem debiuty opolskie, no to ten zespół, wiesz, no telewizja, radio zmienia pewne rzeczy, tak?
spotkamy się w nieba błękicie, w jasności gwiazd na całe życie. Razem wciąż w raju snów rytmem tyle gramy, ale nadal ciągle sami, ciągle sami. No właśnie, chciałam cię zapytać, jak wyglądało wtedy Opole od kuchni. Jak to było? Od kuchni, bo my widzimy już... Matko Święta. Mówi na tego, pamiętam, że świętej pamięci Skubikowski Jacek mówił, że kłócili się o mnie najdłużej. Mówi, przyszedł potem i mówi, matko, co tam się działo? Wszyscy chcieli dać cię pierwszy, ale jedna osoba nie chciała. No i nawet wiem, która. Ja nawet wiem, która. Pani Ewa Ben, Ewa Ben nie chciała mi napisać. No właśnie, Ewa Ben. Miała swoje faworytki wtedy. No ale widzisz, a jednak miała siłę przebicia, skoro nie dostałaś pierwszego miejsca, moja droga. No to miała. Słuchaj, mnie tam było wszędzie pełno. Ja byłam już wtedy piękna, ładna, wesoła, roześmiana. Wiesz, jak mówi się, że wokół pewnie, pełno było wokół mnie, że tak powiem, rój, nazywam to facetów, ale oni wszyscy byli ode mnie dużo starsi, bo to byli dużo właśnie po 30, mówię. Ja mam taka małolatka tam 18 czy coś lat. Aleś, musiałaś rozrabiać, Lila. Wiesz co, no rozrabiałam. To znaczy, bo ja rozrabiałam, ja przecież powiedziałam Jackowi, potem myślałam, że się wstydł z palek, mi powiedziano, kto to jest. Ja najpierw posłuchałam jego koncertu, powiedziałam, że tak, to jest możliwe, przecież ty fałszujesz w ogóle, jak ty jesteś taki znany. Maciek, pamiętam, Januszko się śmiał, mówi, co ty wygadujesz, ale mnie dzięki temu polubiono, wiesz. No dobra. Dobra, to teraz ci będę zazdrościć. Powiedzmy, kiedy to usiadłaś Riddlowi na kolanach? Słuchaj, ja mu na kolanach usiadłam? No tak, i on ci powiedział, śpiewaj, dziewucho, śpiewaj. Nie, ja mu nie usiadłam na kolanach. On nie lubi, jak mu się siadało na kolanach. On był taki, wiesz, dziwny, specyficzny. Był taki, wiesz, my się poznaliśmy tak, że ja weszłam do garderoby, masz coś papierosa jakiegoś? A on mówi, chcesz Carmena? Bo on Carmeny palił. Ja mówię, tak, tak, oczywiście do niego podeszłam. No i zaczęłaś gadać, wiesz. O Boże, na kolanach nie. Wiesz, z Ryśkiem to była taka fajna historia, bo go poznałam generalnie przed wejściem do hotelu, jak już było wszystko pozamykane. Cieć, ja nazywam cieć, ktoś mówi o cieć, nie wiem, czy teraz też cieć mówi. Cieć nie chciał wpuścić nas. No i on zaczął tam stukać pięcią, otwieraj i tak dalej. Ja stoję też zdziwnięta, bo 10 plus minus 3 prawie był, piątku był wtedy. I on mnie pytał przed wejściem, czy tutaj mieszkasz? Mówi, tak, jest, tutaj mam swój pokój, jestem tutaj zameldowana. No i podeszłam do recepcji, w końcu nam otworzył, a tutaj ja mojego klucza nie ma, ja byłam z koleżanką. Mówię, no kurczę, nie mam klucza, tak ja do pokoju wezmę. Mówi, to chodź do mnie, u mnie poczekasz. No ja na niego poszłam do tego pokoju, a tam 100 tysięcy plecaków u niego w pokoju, bo wszyscy specjalnie zostawiali plecaki, żeby z Rysiem być blisko Rysia. I on się śmiał, mówił, zobacz, co tu się dzieje, przecież to do sufitu są te plecaki. No i usiedliśmy, zaczęliśmy gadać. Wiesz, że ja śpiewam trochę, że ten, coś mu tam zaśpiewałam, mówi, że masz fajne głosy. Nie pamiętam, jak to się było. Czy to już było po tym konkursie, że on mnie usłyszał? Że ja powinnam śpiewać? Chyba tak. Tak, to już było wtedy po tym konkursie, że fajnie się śpiewasz. No i to, i co? I to wszystko wida Ryśka Riddla, no? Wszystko jego wida, że tutaj... Nie, że to wina, no wiesz co? To ja oczywiście żartuję. On mnie tak zauroczył swoją osobowością, że on miał taką charyzmę. On emanował, słuchaj... Od niego jakaś aura w ogóle biła, a to chyba wiemy, no wiem, bo też znałam, wiem. On dwa zdania powiedział, nawet w ogóle nie wiem, jest dwa słowa i po prostu te słowa dźwięczały jeszcze przez 5 minut, wiesz. A ja ci powiem więcej, mógł nic nie mówić. A dokładnie,
to prawda. Mógł tylko na ciebie popatrzeć i to już wystarczyło. Tak, bardzo był czujny, bardzo taki potrafił trafnie ocenić sytuację, wszystko, wiesz, niego nie dało się oszukać. No. Wiesz, taki niesamowity gość był. No i patrzył w oczy często. I w oczy patrzył, ale ja już wtedy widziałam, jak on, jak ma problem i cierpi już, wiesz. No, o tym nie mówmy, bo to są przykre rzeczy i nie ma co tutaj mówić. Moja droga, no i co? Gdzieś tam po drodze spotkałaś Mr. Bluesa, tak? A co to jest Mr. Blues? No to jest blues. Jak to się stało, że się w ogóle zainteresowałaś? Tak. Słuchaj, jak on mi dedykował piosenki dla Lucy, bo Lucy do mnie mówił. Lucy in the Sky. To ja po prostu pod tą sceną, jak widziałam, jak ludzie patrzeni, wsłuchani, z łzami w oczach, jak go słuchali, po prostu zamurowani, to mówię, matko, jedyna, to ja mam takiego gościa. I on tutaj jakby w ten sposób wyróżnia, to czułam się taka... No ale wiesz, że Rysiek właściwie bluesa nie śpiewał, on nie był bluesowy. Oto ten blues to był taki daleko od niego. Tak! I dlatego tak łatwiej mi się odbierało, bo on był taki rockowo-bluesowy. No, bardziej rockowy bym powiedziała. No dobra, ale ty kiedy ten blues do ciebie dotarł, a później była ta kaseta? Kiedy? Co ty w tym bluesie zobaczyłaś? No, a kaseta została zaraz po polu, bo przyjechał jakiś gość do nas do Łomży i stwierdził, że zapraszała nas na nagrania. Wiesz, ja szczerze, ja bardziej się... Pamiętałam gdzieś po garderobach, po kulisach, po muzykach, a nie interesowałam się tym, co było ważne, co powinno być istotne w muzyce, czyli w dalszej karierze. Mm-hmm. Bzdurami zajmowałam jakieś, jeszcze. No wydaje mi się, że byłaś zauroczona tym życiem, tak? No tak, ludźmi. No. Bo przecież jak w hotelu cała banda Dudka i Kawalca i tam Easy Rider i cała ta śmietanka, Recydywa Duzben, przecież ich było tyle osób i to fantastyczny taki dla mnie gość i przecież Urny tak poznałam. To ja byłam w szoku, że to są tacy fajni ludzie na świecie istnieją, tacy wyluzowani, tacy szczerzy, tacy otwarci, tacy przyjaźni, wiesz, pomocni te wszystkim. Mm-hmm. To można było do rana przecież do Martyna Kubowicz. Siedziało się do rana i często już do 6 rano nawet. Nikomu się nie chciało spać, tylko po prostu wszyscy siedzieli i gadali o niczym w sumie. No i tak, się i tak. Nie pamięta, ale pamięta się właśnie te debaty poranne. No. Imprezy się pamięta, a może dużo ci umknęło, Lila, wiesz, może właśnie mało dbałaś o ten twój, o tą twoją karierę muzyczną już wtedy i może by się wszystko inaczej potoczyło. Ale ja nie zdawałam sobie sprawy, ja nie nazywam tego karierą, wiesz. Mm-hmm. Ja często lekceważyłam wywiady jakieś, po prostu nie miałam parcia jakby ani na szkło, ani na to, żeby być sławną, ani w ogóle o pieniądzach, to w ogóle nawet nie myślałam. Mnie wtedy za X-em oszukano, ktoś moje kompozycje zapisał jako swoje, gdzieś ja w ogóle garzeń dostawałam takie, jak powinnam dostawać, jakiś grosz mi sypano. Ja się na wszystko godziłam, wiesz. Byle być między tymi ludźmi. Jak jechałam na radę, to się nie mogłam doczekać, że znów z tymi ludźmi spotkam, wiesz. No właśnie. Tak miałam. Powiedziałeś, że ty podwójnego życia prowadzić nie będziesz, a już nie pamiętasz, jak to chciałeś być ze mną wszędzie. A ja każdej niemal piosence układałam dźwięki tak tobie w podzięce, jeden, drugi, trzeci obok siebie, byś czuł się czuł. Jeszcze raz do ciebie napiszę, a potem...
była Rapa, była Brodnica, tak, była Jesień z Bluesem, inne liczne koncerty, no ale jednak zespół padł, rozwiązał się. Dlaczego? Wiesz co? Bo później się reaktywował, tak? Kilka. Powiem ci, że każdy ma swoje zdanie. Moim zdaniem było tak, że chłopaki mieli już dosyć podgrywania mi, bo ja zaczęłam za bardzo szarżować. Znaczy oni są, ja byłam jakby w centrum zainteresowania. Padały już takie do mnie słowa, że ty zmień sobie zespół, że tego. A nie było, nie było czasami tak, że no, młoda dziewczyna, bo byłaś przecież młoda, że jakoś tam sobie w głowie ułożyłaś, że jesteś już gwiazdą? Nie. Nigdy w życiu w ten sposób nie myślałam. Ja z perspektywy czasu dopiero, jak zaczęłam pisać o mnie w gazecie, w non-stopie, czy tam gdzieś jakiś na przełaj, o mnie, wywiady ze mną i ten zespół jakby był, niby był, ale jakby go nie było, wiesz. A przecież to ja się do niej dołączyłam. Mimo, że później jeszcze powstało sporo innych kompozycji, które nie zostały uwiecznione na kasecie, a przecież koncertowaliśmy, nowe piosenki powstawały, ale to było jakby już cały czas grane pode mnie, wiesz, jakby. Tych coverów było już coraz mniej, a coraz więcej moich piosenek, rozumiem, w Warszawie, gdzie graliśmy, to już były nowe piosenki. Nazywam to piosenkami, ale były takie rockowo, właśnie rockowo-bluesowe, no, w tajmie takim lekko bluesowym, tak? No ale może właśnie to było powodem, bo jednak wiesz, no zespół czuł się tak jak gdyby odsunięty od wszystkiego. Ja myślę, że oni później, wiem, że pojechali na Węgry już beze mnie, ja byłam trochę rozgoryczona, że pojechali beze mnie. Już dali mi do zrozumienia, że albo tego dosyć, albo nie chcą ze mną dalej współpracować. Ja dokładnie nie pamiętam jak było. O co poszło? No dobrze. Wiem, że klawiszowy wyjechał za granicę na moment, to go nie było, potem była zmiana perkusisty. Wiesz. No dobrze. I później współpracowałaś z Ogrodem Wyobraźni, z Kasą Chorych, z innymi formacjami, tak? To znaczy, wiesz, z Ogrodem to było tak, że to już była taka piąta woda po kisielu. Tam został jeden z członek z tego ogrodu, który uparł się, żeby taka nazwa była jakby w imię pamięci Ogrodu Wyobraźni, bo on w tym zespole grał. Chciał, żeby ten zespół się tak nazywał. Pojechaliśmy do Jarocina i pan Walter Chrystowski powiedział, że ja ciebie biorę, ale bez tego zespołu, albo zmieni się nazwę. No wiesz, kupa tego była. Już takich rozmów. Czyli naprawdę wyjeżdżałam, kombinowałam, robiłam co mogłam, żeby jakiś zespół mieć. I z zespołem byliśmy za granicą z ogrodem. Pod tą nazwą go Garden of Imagination na Bawarii koncertowaliśmy miesiąc. Fajne były chwile, fajne wspomnienia. W języku angielskim tam śpiewałam. Ale też to się wszystko rozpadło. Dojeżdżałam na próby przecież do EU-ku przez 3-4 lata. Potem co? Potem wyszłam za mąż. Z Kasą Chorych też było. Oni mi poprosili, bo akurat Jarka Czeskowa nie było. I poprosili mi, żebym na Jesień z Busem wystąpiła z Kasą Chorych i zaśpiewała ich utwory. Miałam 7 dni na zrobienie 10 kawałków. No i zaśpiewałam tam, jak potrafiłam. Ale Jarek potem wrócił. To był tylko taki epizod. No właśnie, tak wyszłaś tak. Za mąż i... I zaraz wróci. Na wreszcie świętej Heleny wyjechałam, urodziłam troje dzieci i koniec. Tak. Bliźnięta, Janek, Paweł i córka Kinga. Tak, beki, ciasta, ogródek, obiadki, prasowanie, 5 kompletów pościeli, siedzenie na wsi i tęsknota za sceną. No i nie zabijało cię tak to troszkę to psychicznie? No, zabijało i co. Po 3 lata minęły, wiesz, kobieta ma tak, że już 3 lata miną, dzieciaczki już chodzą, tup, to zaczyna się, baterie się jej odnawiają. I chcę dalej coś robić. To wtedy poszłam na studia do Olsztyna. Jeździłam do Olsztyna na wychowanie muzyczne i wylądowałam na koncercie jakimś po drodze u koleżanki gdzieś w Zambrowie i tam zespół Perfect akurat grał. I spotkali mnie znajomi i mówią, co ty, dzieci, jakie dzieci, ty zbieraj się za muzykę. Jak się zaczęło? No to jeden z gitarzystów powiedział, to myśli, ja ci tam jakiś aranżer porobię, wiesz. To co?
No i, wróciłaś. Ja zaczęło się od nagrywania wokalu, tutaj byłam w różnych studiach, w różnych, wiesz, samego wokalu, a on to wszystko mi, tak jak to się mówi popularnie, obrabiał. Potem wpadłam na pomysł, skoro już w piosenkach jest 20, to może by wydać jakąś płytę. To był rok 2000, tak? Czy nie? Od 2011 wyszła twoja solowa płyta, a właściwie od 2000 roku solowo zaczęłaś już działać samodzielnie na własny rachunek, tak? Ja na rachunek. Na rachunek. Dobra. Śmieszne, to dobrze, dobra. Jakoś to były takie wyjazdy z domu? No ja... Ja myślę, że wiem. Sama. Plecaki lądowały przez okno. No. Albo rodzina, albo scena. To nie, dowiedzę się. Może gdybym wyszła za muzyka, byłoby inaczej. Ja wyszłam za Leśniczego i on sobie nie mógł na to pozwolić, że ja będę jedną nogą na scenie, a jedną w domu. A, no nie tak. Nie dało się tego. No jedyne, co mogłam, to nagrywać te piosenki, czyli łazić po polu, komponować. Wenę miałam taką, że 3 piosenki w tygodniu pisałam. Mm-hmm. Dzieciaki w szkole były. No. Ale później jeszcze przecież jeździłam 6 lat. 6 lat do Warszawy. No właśnie, syndrom Lee, tak. To mm-hmm. był szokowy zespół. Poprosiłam ich, żeby zrobili aranż do tych moich piosenek na żywo. Bo ja występowałam dosyć często, ale z playbackiem, czyli w międzyczasie było przebojem na antenę, przecież wyskoczyłam do radia, wysłałam swoją piosenkę, dostałam do telefonu, no, fajna piosenka, to my ciebie zapraszamy, tu. Ja byłam w szoku, mówię, co? To fajna piosenka, fajna, to okej. No dobrze, ale wróćmy do płyty, bo to jest twoja jedyna płyta solowa, tak? Solowa, tak. Oprócz tych, które zostały na Spotify jako single wypuszczone. Rozumiem, wolno mówić, tak? Taki tytuł tej płyty, ile tam jest tych kompozycji? Na tej płycie. 14. I wszystkie są twojego autorstwa, tak? Tak. Dostępna jeszcze jest ta płyta. Słuchaj. MTJ wydał mi bardzo mały nakład, zresztą ja to musiałam za to zapłacić, pożyczyć na to pieniądze. I jedna płyta ostatnia stoi za szybą, kilka zostało w Anglii. Ja płyt fizycznie już nie mam. Mm-hmm. Po prostu nie mam. Tych płyty wziąłeś po prostu nie. Dobrze, ale jeszcze był udział w szansie na sukces, tak? Były. Tak, to już pod namową, bo pojawił się program i zaraz, jeźdź na szansę. To będziesz tu siedziała na tej wsi. A ja się wstydziłam, mówię, jak ja pojadę na szansę? Przecież to wstyd. Tutaj bluesmenka dosyć znana, przecież pisałam do mnie w czołówce polskiego bluesa, obok Martyny, Elżbiety Mieczarek, a ja sobie pojadę na szansę. Wstydziłam się, rozumiesz? No i właśnie dlatego mnie zastanawiałem się, co cię skłoniło, żebyś jednak wzięła udział w takim popularnym programie, jak miałaś już jakąś tam pozycję jako wokalistka, jako kompozytorka. Ja właściwie, wiesz co, kochana Iwonko, ja już nie miałam pozycji. To po prostu jest tak, że ja już czułam się, że to tylko ma, ale tylko, aż. Że to jest tak jakby, zaczęłam czuć taki... Trochę żal za sceną, wiesz, żal, że się nic nie dzieje, brak motywacji, tylko pranie, gotowanie, wiesz. Wypalić? Po prostu. Trochę się zaczęłaś wypalać chyba, nie? I myślałam, no dobra, to pojadę, niech coś się, aby się coś działo, zawsze chciałam, żeby coś się działo fajnego. Pojechałam na te szanse, tam było 2000 osób w kolejce, ja się tak naśmiałam w tej kolejce, bo dopiero przecież o 12 po północy mnie przesłuchano. Pani Skętkowskiej Eli. Miałam taka, byłam zmęczona, że aż mnie, słuchaj, jeszcze mi dali, kurczę, wiesz, piosenkę do śpiewania, udział ci, daj mi, mówię, Boże, ja, co oni mi dali do zaśpiewania? Przecież tu ani głos, ani tekst, ani, no jakiś pech, mówię, no nie? A oni mnie zaprosili, wiesz? Ale dałaś radę. No czyli coś było w tej twojej interpretacji wokalnej. Ja nie wiem, co to mogło być, słuchaj. Nie wiem. Albo jedną swoją kompozycję oczywiście zaśpiewałam z podkładem. No i widzisz, no i jak ale tak jak mi dali tego karteczkę, bo nawet nie znałam tekstu. I gdzieś tam, gdzieś słyszałam to. Gdzieś, nawet nie wiedziałam, co tam dalej to leci.
No musiałam się tego nauczyć, bo dostałam 10 utworów, musiałam nauczyć się repertuaru Szwagakowa w szkicy, bo nie wiedziałam, co dorosuje. Kurczę, wylosowałam najtrudniejszą Poprzek, piosenkę Poprzek jakąś, wiesz. Oni tam Kazali z nami była wtedy. Ona powiedziała, że od tej piosenki się ona do niej podejmie, bo po prostu ona tego nie zaśpiewa. Nie twoje klimaty mówisz, tak? Nie moje klimaty mówisz, ja coś to mam szczęście. Zamiast trafić na jakieś kapele, nie wiem, tu pokazać wokal, zaśpiewać jakiegoś kroka porządnego, a tu Ale to moja droga, trudno jest zaśpiewać taki utwór tak, żeby porwać publiczność, no. Słuchaj, to tylko kabaret wyszedł w ogóle. Wyszedł. No jak się skończyła ta szansa na sukces? Tak się skończyła, że Munich zrezygnował z kongresowej i nie wiem, co mu odwaliło, czy on to po prostu zrobił, podobno coś politycznie on coś tam narozrabiał, zresztą miał takie tendencje. I w ogóle nie doszło do tego występu mojego w kongresowej, że jak ja rozpaczałam. No tyle. W ramach rekompensaty mnie zaproszono ponownie. Tym razem do Jana Borusewicza i do Kukiza. Aha, mówię, to moi koledzy, to już, się na pewno wygram. Jakiś tam pioseneczki, kiedy, ta, melodyjny, taka byłam siebie pewna w figę. Nie wygrałaś. Nie, wybrali jakiegoś chłopaka, który zaginął. No widzisz, cały czas wiadro. No jak ja trafiłam w ciąg, mamy obcy. No ale jednak, ale otrzymałaś nagrodę, ale to chyba w innym konkursie i Nie, ja wtedy chyba nie dostałam wyróżnienia. Ale Lila, nie. W postaci nakręcenia pierwszego tego klipu, który sobie wymarzyłaś, to był inny konkurs. A nie, to był konkurs piosenki poetyckiej w Świbożu, wiesz. Mm-hmm. I ja tam dostałam z rąk pana Poznakowskiego, który do mnie podszedł i mówi, ty się o nic nie pytaj, bo ty jesteś gwiazdą, ja nic nie wiem, rób swoje. Tak, jak to? No i dostałam w postaci teledysku nakręcenia klipa. Tak się cieszyłam, czekałam na pół roku, męczyłam, kiedy ja mam tam pojechać. W końcu pojechałam i znów kolejny rok czekałam, aż oni to zmontują. Oni powiedzieli, że im studio się spaliło, bo czemu ja tak pod górkę myślałam. Ja nie wiem dlaczego. Słuchaj, co się okazało, ten klipa nakręcił, ja tam ledwo cokolwiek widać, tam przez lupę ten telewizor ogląda. Po prostu wiesz, ja nie wiem jak to był profesjonalny klip, jak to po prostu jest normalnie w starym kinie, no nie wiem. No w starym kinie to by było fajnie, bo to wiesz, teraz modne są takie. Tyle, że kolorowe po prostu jest, a tak to jest. No dobrze. Już nie wracaj do mnie z tym, co było. Jutro liczy się, a dzisiaj mam. Wiem, warto wierzyć w miłość. Tylko czas nie wierzy w nas. Gdy już nie masz siły walczyć, nie przywiązuj do siebie, gdy odejść mam. Strach podstępnie odbierze ci ogień. Gdy poczujesz gniew, zostaniesz sam. Zamęcie burzy po ciemnej stronie. Trzeba ran, by stracić swój cień. Może teraz właśnie w tej chwili los
czasu jeszcze. Czytam słowa twoje i czuję dreszcze. Nie przywiązuj mnie do siebie. Nie możesz stracić tego, czego nie masz. Nowe fakty oświecić cię mogą. Wstań dla mnie jeszcze prawą nogą, prawą nogą, prawą. Tylko ty możesz ocalić mnie. Nie potrzeba żałujesz? Słuchaj, czego żałuję? Ja nie wiem, czy skórka była warta wyprawki, po prostu. Czy, a wiesz, ja od 7 lat nie mieszkam z mężem i nie mam rozwodu, ale te wszystkie moje podrygi muzyczne rzutowały bardzo na komórkę rodzinną i to wiesz... Trudno jest pogodzić. Z jednej strony żałuję, a z drugiej myślę, no jeszcze mnie gdzieś tam grają w tym radio, jeszcze coś tam, te piosenki gdzieś są, jeszcze troszeczkę to moje ego jest takie trochę trochę tak sama próbuję się podbudować, żeby wiesz, no żeby nie było tak, że w życiu nic muzycznie nie zrobiłam. No coś tam liznęłam, coś tam zrobiłam, ale czy warto było? Taką piosenkę mam, czy warto było? No właśnie, ale ty, Lila, jednak przepłaciłaś to stanami depresyjnymi, prawda? To wszystko, co się działo wcześniej. Ja siedzę teraz na wynajmuję mieszkanie, na czynsz nie mam i słuchaj, wszystko drożeje, inflacja. Czasami są sytuacje, że nie mam za co żyć. Mm-hmm. Po prostu wiesz. Tego alkoholu też za dużo, słuchaj. Samotne nocy i poranki z kotami. Z kotami, właśnie chciałam powiedzieć z kotami. Nie próbowałaś podjąć jakiejś innej pracy? Próbowałam. Próbowałam być kelnerką. Godzinę powstałam, bo trzeba stać, zrobiło mi się słabo, musiałam zjeść, bo ja muszę w to chwilę jeść, bo mi się słabo. Mam, jak to moja pani diabetyczka mówi, że indeks insulinowy u mnie jest zakpiany. Więc ja muszę tam co chwilę coś jeść, żeby nie było mi słabo, rozumiesz? Mm-hmm. Ja nie daję się do fizycznej pracy, do stania na nogach przez 8 godzin. Mm-hmm. Ja nigdy nie pracowałam fizycznie, rozumiesz? Nie, pracowałam kiedyś w pralni, mając 18 lat, 2 tygodnie. A to chciałam na wakacje zarobić. No i pracowałam w bibliotece w szkole muzycznej. No tutaj żałuję, że taką miałam fukę po mamie przejętą i też... Zaprzepaściłaś. Tak, zawaliłam, bo pojechałam gdzieś. Czyli jednak to, co się dzieje teraz, jest też wynikiem twoich nieprzemyślanych decyzji.
a alkohol musi być? Wiesz co? Ja już sama nie wiem. To nie jest tak, że ja, wiesz, to jest uzależniona w sensie takim, że ja muszę się napić, żeby żyć, tylko nie wiem, czy to z tej samotności też wynika, czy z tego, że po prostu mam taką, czy to jest nostalgia, czy to już taka desperacja trochę. No ale no, generalnie mam orzeczenie, mam bliżej nieokreśloną grupę, bo moja pani psycholog to po prostu tak naprawdę nie wie, co mi radzić. Ja idę po leki, bo biorę antydepresanty, ale w małych bardzo ilościach, żeby się po prostu nie... No to według mnie to jest efekt placebo tak naprawdę, bo taką ilość, którą ja biorę, to mi powiedziała lekarka, że mogłabym równie dobrze nie brać, tylko zjeść tabliczkę czekolady. Ale ja nie preferuję słodyczy jakoś. No, jesteś taka szczupła, że to mogłabyś jeść słodycze, nic by ci to nie zaszkodziło. Ja mam 10 kilo niedowagi, wiesz? No. No, słabo się odżywiam. Albo może to jest depresja powoduje, że to się nie wchłania mi się na witamina B. Mogę, wiesz, tkanki tłuszczowe też prawie praktycznie. A wydaje mi się, że ja cały czas jem, no już jestem głodna, nawet ile już my rozmawiałam, już powinnam coś zjeść. A powiedz mi, Lila, a masz jakichś sprawdzonych przyjaciół, którzy mogą być obok ciebie, którzy ci pomagają? No, ja mam przyjaciół, ja bez przyjaciół to bym sobie nie poradziła. Tylko wiesz, no to są takie teraz ciężkie, trudne czasy, że teraz każdemu jest ciężko. Nie mam milionerów znajomych, bo bym miała to było inaczej. Może gdybym w większej aglomeracji mieszkała, też by byłoby inaczej. Ale ja się stąd za bardzo nie mogę doprowadzić. Tu mam grupę mamy, tu mam tatę, który już jest wiekowy. Wszędzie czynsz będzie kosztował 2 razy tyle albo 3 razy tyle. A ja nawet nie mam... Tu mi cały czas brakuje. I dochodzi do tego życie. Ja jeszcze się zadłużyłam, rozumiesz? Spłacam długi i nie jest łatwo, wiesz. No źle jest generalnie, ale jakoś się nie poddaję, bo... Wiesz, no, staram się nie poddawać. Chociaż taki entuzjazm mój już nie jest... Nie mam już tego zapału. Ja niby jeszcze współpracuję z aranżerem. Jeszcze wydaliśmy przecież epkę w maju. Z postaci 4 utworów. Jeden z nich gościł tutaj na jednej liście tam przeboju, w drugiej gdzieś tam coś, co mi ogromną daje radość, bo nawet tak jedną piosenkę napiszę w ciągu roku i ona jest gdzieś grana, to dla mnie jest ogromna radość. Przecież ja jako mała dziewczynka, 16-letnia, sobie do głowy by mi nawet nie przyszło, że kiedyś moja piosenka będzie na antenie, rozumiesz? No. To ja uważam z jednej strony, że moje marzenie się spełniło. No bo gdzieś mnie tam grają. No dobrze, ale cena, zobacz jaka cena wysoka za to, że gdzieś cię tam grają. Cena. Dzieci są dorosłe, pracują wszystkie. Ale wiesz co, cena wysoka, no wysoka cena. No. Tylko co, tutaj nie za bardzo mi się chce mówić o moim związku, bo to co, no. Moje małżeństwo też było właściwie takie trochę z przypadku, że ja miałam 7 spraw sądowych, jakby wykończona byłam sądami. Ja, Lila, nie mów o tym, o czym nie chcesz mówić. Ja na siłę niczego nie chcę od ciebie wyciągać. No, wiesz, wszystko gdzieś po to, że odegrało rolę. No, na pewno. W moim życiu sytuacje, które były dla mnie traumatyczne, dramatyczne, nie aż tyle może jakieś chorobowe na szczęście, chociaż ja i tak się dziwię, że ja przy tylu stresach to jeszcze jakoś funkcjonuję. Na siły chodzę na siłownię, rozumiesz? Żeby nie zwariować. Wręcz fanatycznie od 15 lat chodzę. Bo jak sobie trochę pobiegam na rowerku, poćwiczę, to mam wrażenie, że mam więcej energii i no ta serotonina jednak się wydziela i no, bardziej optymistycznie patrzę na świat. Wciąż mam gdzieś mam nadzieję, a to jeszcze może napiszę piosenkę, a może jeszcze może coś, jakiś w końcu przebój mi się jakimś dziwnym trafem w głowie narodzi, chociaż z tym przebojem to wiesz jak to jest. Przebój jakiś no, nie gra niestety. Na piosenkę, to nigdy nie będzie przebojem. Branża to jest branża, moja droga. To nie jest tak, jak się słuchaczom wydaje. Że napiszesz coś fajnego i wcale nie musi być zauważone. To już... Tak, dokładnie. Czasami szlak mnie trafia, kiedy ktoś mówi, napisz w stylu tego, napisz w stylu tego.
tego, napisz taką podobną do tego. Ja mówię, kurczę, ja piszę taką, jaką czuję, nie będę pisała, że tak powiem, pod kogoś. Bo ktoś tak, to ja tak zrobię. Bo ktoś. No właśnie. A słuchaj, Lila, a piszesz teraz wesołe teksty, czy raczej są to smutasy? Bo najłatwiej jest smutasy pisać. Ja zaczęłam pisać piosenkę, to ten mój aranżer mówi, wyrażę, mój Boże, nie używaj takich zwrotów, bo tego nikt nie będzie chciał słuchać. Wiesz, myślałam, że napiszę, czy to męka, czy to piosenka. Kogo słuchać dzisiaj mama? Że nie, to musi być wesołe, zbyte serce, kocham usta, powieki, zamykam rzęsy. To taką poezję teraz piszą, chodźmy, wejdźmy, pójdźmy, zostawmy, jest fajnie. Generalnie nie śpiewają o tym, że jest bardzo źle, no. Śpiewają, no bo, że będzie dobrze. No bo czemu mają się jeszcze bardziej dołować, wiesz? Pisać no. Wesoło w takich warunkach, w jakich jesteśmy, to jest bardzo trudno. Ja sama o tym wiem, bo jak wiesz, to piszę. I łatwiej pisać na smutno. Poza tym, jak ja piszę na smutno, nie wiem, jak to jest z tobą, to ja wyrzucam te emocje z siebie i mam chwilowy spokój, o, że tak powiem, od złych emocji. No tak. Ale wiesz, Iwana, to jest taka cena bycia sobą, niestety. No. Napisać coś, już dawno mogłabym napisać jakiś bum, cyk, cyk, ta, 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 ta. To przekreślić wszystko, na co usiłowałam być bliska prawdy i w sensie zachować swoją osobowość prawdziwą, bo gdzieś we mnie jest jakiś tam smutek za czymś. Jakaś tęsknota, nostalgia za czymś, czego nie rozumiem. Rozumiesz. Mnóstwo różnych pytań. Ja często rozważam. Ja lubię filozofować. Ja lubię czytam psychologiczne książki naukowo, takie też dydaktyczne i inne. I nie jestem w stanie się przekonać do napisania piosenki pod publiczność, czyli wiem, że ludzie chcą tańczyć, śpiewać się takie, chodźmy się napijmy szampana i będzie wesoło i będzie hura i Kasia kocha Basia, Basia kocha Janka i będzie wszystko git i będzie hulanka. Nie wiem, trudno. Rysiek też śpiewał, kto choć jeden kopie gdzieś śpiewał. No. Nie widziałeś, jak też już iść. Dobrze, Lila, to zadam ci pytanie, na które nie musisz odpowiadać, ale ja jestem ciekawa twojej odpowiedzi. Co ci dają te prowokacje na Facebooku? Musiałaś? No bo mnie to ciekawi. No, ja i tak się uspokoiłam, wiesz, aż tyle razy miałam blokadę. Ja myślę, że to jest typowa chęć zwrócenia na siebie uwagi, że jest mi źle, no każdy, kto coś musnął w psychologii, to dobrze wie, że jest to wołanie o pomoc. No właśnie. Czasami jest to bunt też, kiedy widzę, z czym się nie zgadzam i szlak mnie jasny trafia, to napiszę, ale wiesz, ja często rano potem kasuję, bo mówię, Boże, po co ty to piszesz, no? Ludzie mają tylko bekę z tego, a i tak ci część się zrozumie, ale z tego nic nie wynika, no. No i powiem ci, że to nie jest piękny poetycki język, moja droga. No nie, jak się wulgaryzmy, wiesz, latają w post, to zawsze zraża. To nigdy nie wróży nic dobrego i bardzo wiele osób mnie usunęło, wcale się im nie dziwię, nie mam żalu. A ja cię nie usunęłam. Ja raczej nie zwykłam usuwać ludzi, wiesz, blokować. No, ale ostatnio musiałam dwie osoby zablokować, bo już mi ubliżyły w taki sposób. Czytałam. Tak, w jakiś sposób już mi ubliżyły, że z bólem serca, ale usunęłam. Powiedziałam, że to będzie taka przepychanka w komentarzach. Po co mi to? Ktoś ma... No widzisz, Lila, ja cię nie usunęłam, nawet cię zaprosiłam do audycji, bo ja cię rozumiem. Ja cię rozumiem. Czego tobie życzyć, moja droga? Wiesz co, dać mi zdrowia i żeby trochę los się do mnie uśmiechnął tutaj, żebym sobie poradziła z tymi moimi problemami, zadłużeniami. Czekają mnie tutaj różne sprawy. Wiesz, windykacje.
nie będę tu mówiła. Ja zawsze wierzyłam, że los się, że nie może być cały czas źle. Źle, tak. Że, a poza tym, że się mnie uczy, że to nie też na takiej zasadzie, że ja mam się pocieszać, że ktoś ma gorzej. Nie, absolutnie. Ale ja wiem, jakie są nieszczęście i dramaty ludzkie, więc to, jaki ja mam los, po części mam moim wyborem poniekąd. Sama sobie zgotowałaś. Ja jestem tak, wiesz, ja zawsze myślałam, że jestem silna. Tak naprawdę, no chyba jednak jestem słaba, wiesz. Ja w gębie jestem mocna, tak to powiem, tak tato mi zawsze mówił, ale gdy się przychodzi do pracy, część mówi, że jestem leniwa, ale mi się wydaje, że ja po prostu jestem słaba, wiesz. Ja jestem mało wytrzymała, jestem krótkodystansowcem. Po prostu słomiany zapał zawsze miałam, jak mam energię, na coś się napalam, a coś pójdzie nie tak, to ręce mi bardzo szybko padają i ja tracę od razu cały entuzjazm i całą chęć dalszego działania. Wiesz. No ale wiesz, Lila, ja Cię podziwiam. Podziwiam Cię dlatego, że ta cała nasza audycja, ta rozmowa, którą teraz przeprowadzamy, to jest taka swoistego rodzaju spowiedź z życia. Niewiele osób miałoby odwagę powiedzieć o tym, o czym Ty mówiłaś i dlatego ja Cię podziwiam. Podziwiam. A, to ja bym chciała powiedzieć sorry o moich szczegółach, to dopiero by było. To może lepiej nie. Nie, no coś. Ja Ci życzę, Lila. Życzę Ci tego, żeby się los odmienił, żebyś naprawdę mogła wrócić na scenę, albo przynajmniej nagrywać te piosenki. Życzę Ci tego, żeby wszystkie te prywatne Twoje sprawy się wyprostowały. Zdrowia dużo życzę. I powiem Ci, życzę Ci mniej alkoholu, moja droga. Najpierw rzuć to w ogóle. Ja nie mam siły, ja już nie mam takiego zdrowia, żeby pić. No i dobrze, i rzuć to w pierony. Rzuć to w pierony, moja droga. I popatrz trochę na to życie, jak na to, że jest Ci dane, że możesz coś jeszcze z nim zrobić. Ja wierzę w to, że zrobisz. Tego Ci życzę, Lila, w imieniu swoim, całej ekipy Radia Ty i Ja i wszystkich słuchaczy. Moja droga, bardzo Ci dziękuję za tą naprawdę szczerą rozmowę. Jestem pod wrażeniem. Bardzo też dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Moimi Państwa gościem. No, mówisz, że nie mogę nawet wznieść toastu już. No, powolutku, małymi kroczkami, Lila. Małutkimi, ja Cię będę obserwować. No, słuchaj, z wiekiem to mi Cię organizm sam dobrze wyczuwa, na ile sobie może pozwolić. Ja naprawdę jestem hipochondryczką i powiem Ci szczerze, ja dbam o zdrowie. Pazurą. No, mam nadzieję. Moimi Państwa gościem była Liliana Chryczyńska. Dziękuję. Nie.
Przeszło, poszło. Moi drodzy, zanim wypowiem się, to przywitam jeszcze Beatkę Czarodną. To jest ta osoba, która robi dla nas takie piękne plakaty. Dziękuję Ci, Beatko, bardzo, bardzo serdecznie za to, że tak o nas dbasz i o mnie, i o moich muzyków, o naszych muzyków, muzyków Radia Ty i Ja. Przywitam także Janka, jak Janek, to pewnie i Iwonka. Witam naszych szefów. Ja tutaj przez całą tą rozmowę z Jankiem dyskutowałam, a także z Lilą dyskutowałam. Janek jest pod wielkim wrażeniem. Życzy Lili mądrych ludzi wokół siebie. Moi drodzy, ja miałam tylko 4 takie audycje, które mną tak naprawdę wstrząsnęły. Pierwsza to była audycja z panią Stanisławą Celińską, druga z Lupim, trzecia z Markiem Gałązką, no i ta czwarta z Lilą. To są ludzie, którzy nie ukrywają niczego. To są ludzie, którzy opowiedzieli o sobie dużo. A jeżeli opowiedzieli dużo, to znaczy, że mają zaufanie do mnie i do was. Ta branża nie jest łatwa. Nam się tak wydaje, że wszystko jest takie piękne. Na prośbę i za zgodą Lili chciałam poinformować, że powstaje książka na podstawie życia Lili pod tytułem Prawdziwe życie pani L. To bardzo trudne przedsięwzięcie, ponieważ jak sami zauważyli, Lila jest trochę chaotyczna. Lila uwielbia o 4 rano ze mną pisać i wysyłać mi nagrania. Praca będzie pewnie długa, ale myślę, że warto. Warto dlatego, że dla niej będzie to jakieś samo oczyszczenie. Dla mnie będzie zaszczyt, a dla was będzie na pewno pouczająca lektura. I dla tych, którzy zaczynają śpiewać, zaczynają grać, a kompletnie nie wiedzą, co może ich czekać. Lilianna Chyczyńska. Moi drodzy, moje spotkanie z Lilą odbyło się właśnie na Facebooku, kiedy zwróciły uwagę jej posty. Posty, o których mówiliśmy z Lilą, bardzo kontrowersyjne, ale ja sobie wtedy tak pomyślałam, przecież ta kobieta chyba naprawdę potrzebuje życzliwości. Więc bądźmy dla niej życzliwi, słuchajmy jej piosenek. No płyty kupić nie możemy, ale wspomóżmy jak możemy, jeżeli możemy w ogóle. Ja bardzo Ci, Lilka, dziękuję. My jesteśmy w stałym kontakcie, bardzo w tej chwili takim osobistym. Trzymam za Ciebie kciuki, będę Cię pilnować. I myślę, że to dla Ciebie jest szansa. Szansa, żeby się na nowo odrodzić. Muzycznie, jako człowiek. I wreszcie spojrzeć optymistycznie na życie. Zobaczymy, czy ktoś do nas napisał. Na panelu pozdrowie nic. Tak, Iwonka napisała, że również jest. Wiem, bo jak jest Janek, to Iwonka też musi być. Dziękuję wam wszystkim, moi drodzy. Dziękuję za wysłuchanie tej naprawdę jakiejś powszechnej spowiedzi Lilianny Chyczyńskiej. Kobiety, która była u szczytu. Kobiety, która ma problemy,
i to bardzo duże problemy. Kochajmy polskich muzyków, kochajmy polską muzykę, pomagajmy jak tylko możemy, kupując płyty, wspomagając w inny sposób, albo też będąc obok. Dziękuję Ci, Lila, jeszcze raz i Ty wiesz, o 4 rano czekam na Twoje nagrania. Oczywiście, jak książka będzie gotowa, to poinformujemy. Moi drodzy, a za tydzień będzie aktor, gitarzysta, wokalista, autor tekstów, kompozytor, lektor, również redaktor muzyczny Michał Łanuszka. Zakochany w Koenie, ma to szczęście, że jego przyjaciel Michał Kuźmiński zrobił doskonałe przekłady tekstów Koena. No to posłuchajmy, jak Michał śpiewa i gra. Dziękuję Wam raz jeszcze, życzę spokojnej, dobrej nocy i słuchajcie radia Ty i Ja. Warto, naprawdę. Każdy tutaj z prezenterów bardzo się stara. Dobranoc. Jeśli chcesz, kochanka, to wypełnię każdą z Twoich próśb. A gdy rozkoszy nowych szukać chcesz, to zakładam maskę już. Jeśli chcesz z facetem dzielić życie, albo tylko chłopca chcesz do bicia w każdej z ról. Jestem twój. Jeśli chcesz pięściarza, przyjmę cios i sam wytoczę krew. A jeśli chcesz lekarza, rozbierz się i weź głęboki wdech. Jeśli chcesz kierowcy, zapnij pas. A jeżeli chcesz stąd zabrać nas, to w drogę. Spójrz, jestem twój. Zbyt ciasna smycz i zwierz chce wyć, bo księżyc nie da spać. Czytam znów i znów spis tych wszystkich słów, które dałem ci, nie mogąc dać. Wiem, to nie sposób na chłód kobiecych serc, by żebrząc się za nimi snuć, lecz mógłbym pełznąć do ciebie, łasząc się o twój próg, skamląc do twego piękna, łapiąc się twych nóg. Mógłbym porwać ci serce, drzeć ci pościel, bym mógł wyjąć. Jestem twój. Gdy w drodze przyjdzie zmierzch i gdy cię zmorzy sen, pozwól mi siebie wieść. A jeśli chcesz na żywioł puścić się, odpuszczę ci to też. Jeśli chcesz, bym ojcem dziecka został, lub przez piaski boso chcesz po prostu ze mną pójść. Jestem twój.
jestem twój. A tam w Wiedniu jest 10 ślicznotek i jest ramię, na którym łuka śmierć. I jest hol, co 900 ma okien, gaj konania, gołębi tam jest. Okruch jest porankowi wydarty, marszant mróz już oprawę ma dlań. Ajajajaj, to jest dla ciebie walc, patrz jak szczęki zaciska i tańcz. Jak cię pragnę, jak pragnę, jak pragnę, na tym krześle, gdzie zdechł gazet plik. Czy to w grocie, czy w lili kielichu, gdzie z miłością nie wpraszał się nikt. W łóżku, w którym barłożył się księżyc, w szlochu piasku za śladem twych stóp. Ajajajaj, to jest dla ciebie walc, w dłoniach twych talia sypie się mu. Zamilkli na koniec, na stracenie już skazał ich blues. Ach, któż się płaszczy pod twoim portretem, dzierżąc łez świeżo zerwanych kiść. Ajajajaj, to jest dla ciebie walc, tyle przeszedłby prosić. Tak właśnie zaprasza was na swoją audycję Michał Łanuszka. Jest poddasze, gdzie bawią się dzieci, muszę z tobą położyć tam się, żeby śnić jak lampionem ulecisz popołudniem leniwym we mgłę. I zbadamy, co wplotłaś w swe smutki, te baranki i te kwiatki z pól. Ajajajaj, to jest dla ciebie walc, z całym tym zawsze będę już twój. Ten walc, ten walc, ten walc, ten walc, brędy i grobu wolny tchnie w tańcu ci w stronę, sunąc w głębinę. Wezmę cię tam w Wiedniu do walca, w masce rzeki mnie poznasz wśród par. Dziki hiacynt będę miał w palcach, zbiorę z ud twoich rosę do wag. Potem duszę w pamiątkach pochowam w mych i zdjęcia złożę ją dziś. Fala piękna twojego sztormowa. A ja dopiero teraz zauważyłam Krzysia Lewickiego. Witaj Krzysiu, jak fajnie, że jesteś. Mnie do swego tańca przez nadgarstki los ciągniesz nam. Miła tańcz, miła patrz, to jest dla ciebie walc. Weź go. Mam.
tobą też. Gdy wilgotne rzęsy masz, chodź, przytulę cię. Gdy w kącikach swoich warg dzielnie tłumisz złość, dobiję z tobą targu, kończę wnet ten dąsów pląs. Nawet kiedy wiatr wieje ci prosto w twarz, nie uda ci się żart, przy tobie będę stać. Na zmęczenia dnie, gdy bezsilności toń, porywać znów cię chcę, weź proszę moją dłoń, weź moją dłoń. Skoro głowę jedną masz, drugą moją weź. Ty mi swoją głowę dasz, patrz, już mamy dwie. A gdy na głowie stanie świat i wszystko jest nie tak, pogrzeszyć ze mną chodź, od takich grzechów czmycha zło. Nawet kiedy wiatr wieje ci prosto w twarz, nie uda ci się żart, przy tobie będę stać. Na zmęczenia dnie, gdy bezsilności toń, porywać znów cię chcę, weź proszę moją dłoń. To parszywe jest zadanie w miejscu kochanym, coś napisać, coś zaśpiewać się w panu nie zagrzebać. To w teorii łatwa sprawa, wszak pysniczka to morawa, więc o winie śpiewać trzeba, bo bez wina świat nic nie wart. Ale ja bym wolał śpiewać o tym, że tam wiatr rozwiewa wszystkie troski, gorzkie żale. Chowam wiatr ten w futerale. Zabierz mnie tam, gdzie miotam się między chęci odczucie, ma wstydu poczucie. Stworzymy plan podszyty koniecznie winnym szaleństwem i dusz pokrewieństwem. To dobry. Śpijcie dobrze, dobranoc, do soboty. Droga wiedzie tam dość prosta, na Ostrawę potem wprost na Brno i drogą już spokojną mijasz szyld z napisem znajmo. W dole wije się jak żmija piękna modra rzeka Wyja, w której dla upornych doznań bez ubrania pływać można. Proste serca prostych ludzi, nikt nie nudzi, nie ma ludzi. Czasem tylko człek do człeka ciut na biedę ponarzeka. Zabierz mnie tam, gdzie miotam się między chęci odczucie, ma wstydu poczucie. Stworzymy plan po
podszyty koniecznie winy szaleństwem i dusz pokrewieństwem. To dobry plan. Najczym marzec. Ja po prostu chcę się z tobą tam kochać i zestarzać. Na całym świecie noc krasniejszych nic. Chcę montami liwać cię w trawie, a spiwać gwiną wisniczku o Morawie. Zabierz mnie tam, gdzie na to się między chęci odczucie ma wstydu poczuć.